Dzień dobry wieczór, z tej strony Cialny GD, a jest ze mną też Michał. Michał. Tak, ja się kryję za kamieniem, bo mnie jednak ten otwarty świat przeraża. Nie, żartuję. Witamy was w Small World, gdzie Michał skacze po ognie... Nie, po szerszeniu skacze. Ja reanimuję. Aha, dobrze. Okej. Okay. Doszliśmy do wniosku, że to jest jednak innego rodzaju gra niż Grounded, że tutaj nie ma takiego czegoś jak prowadzenie za rączkę, wszystko trzeba samemu odkrywać, więc Michale, idziemy odkrywać świat. Przed siebie, na wprost. Zobaczymy, cóż takiego ciekawego będzie. O, drewno! I żywica, ale drewno chyba ważniejsze niż żywica. Ziwica. Powiedzmy. Dobra, gdzieś musimy przejść. Musimy na pewno pogadać z jakimiś mrówkami. Zmieniliśmy ustawienia serwera, bo poradzili nam, aby lepiej zrobić to na zasadzie takiej, że ogólnie owady są obojętne, bo tak to nas bardzo dużo rzeczy atakuje i gra się robi stosunkowo nieprzyjemna. A skoro nie masz za to żadnej kary, że gramy sobie, powiedzmy, w trybie takim... jakby to ładnie powiedzieć, pokojowym, prawie jak na kreatywie bym powiedział, to dlaczego, żeby nie skorzystać? Wolimy sobie eksplorować, wiecie, spokoju, powoli. Prawda, panie mrówko, które już mnie nie atakuje na mój widok? Dobra, to jest zwykła mrówka. O, pan, jakiś tu agresywny. No dobrze. Musimy znaleźć takie inne mrówki, bo potrzebujemy też kilofu, który jest robiony właśnie z takich mróweczek. Więc idziemy w świat, idziemy zwiedzać, może znajdziemy sobie jakieś pierwsze miejsce na bazie. Wtedy włączy mi się mój tryb kreatywny. Michał się ucieszy. No, widzicie? Dobrze, że tu nie trzeba trawy ścinać. O jeny, jak ja się cieszę. No nie trzeba ścinać, tylko Y-kiem zbierać. I sówki tutaj. Co nam sówka mówi? Słuchajcie, ja nie będę wam tłumaczył wszystkiego słowo w słowo, bo to jednak troszkę boli. Dobrze, tutaj sówka mówi o tym, że każda taka sówka jak ona daje nam bardzo ważne informacje, które potem są wbijane do kompedium, więc możemy sobie zawsze kliknąć back, tak zwanie, na kontrolerze i w tym kompedium poczytać to, czego się dowiedzieliśmy po drodze. Ja nie wiem w ogóle, czy ja dobrze idę. Zobaczmy sobie mapkę. No, powiedzmy, że mniej więcej jako tako. A może nawet zróbmy tak, że pójdziemy w tamtą stronę sobie. Musimy poszukać taki inny rodzaj mrówek, wiesz, przyjacielu? Tak zwany bull anty z angielska. Ja się zastanawiam, jak my trafimy na jakieś... cywilizacje? Bull spidery. Nie, no to spokojnie, no tak jak wiesz, nie mamy się co martwić, póki go nie pacniesz, to się nie bój. Dobra, kolejna sówka. Czy u ciebie ta sówka też jej oczka świecą? Dobra, wszystkim świecą. Dobra, tutaj jest napisane, że jeżeli umrzemy, to wszystko, czego nie trzymamy w ręku aktualnie, i czego nie nosimy, zostanie wyrzucone do takiego specjalnego nagrobka. To już sprawdzaliśmy w poprzednim odcineczku. I oczywiście będzie trzeba odzyskać to. Co ty sprawdzałeś? Tak, tak. To jest też carpenter. To jest też zwykły mrówek. Jak chcesz, to go lej. Albo nie chcesz, widzę, słyszę. O! Katarek! Dajesz radę? Czekaj, jedzonko sobie zbieram. Dobrze, widzę. O, okay. Dobra potrawka. Tak? No to skoro tak mówisz. No ja tutaj, wiesz, ja tutaj jeżynki, takie tam... Ale mróweczką... to tam słabo. No dobrze. Aczkolwiek w twoim przypadku to po wczoraj to wszystko cię ratuje. Turlaj się, przyjacielu. A zrobiłeś sobie bandaże? Zrobiłeś. Całe 5. A widzisz. O, i tutaj mamy na przykład grzybki, które bardzo przyjemnie byłoby pościnać, więc i tak zrobimy, bo z tych są fajne grillowane grzybki. I mimo tego, że ustawiliśmy spadek głodu na, no powiedzmy, połowę, to i tak widać, że on stosunkowo szybko schodzi. Ale no tobie, bo minie.
Tobie nie. No ja mam 62%, powiedzmy, bo skoro 100 to jest full, no to 62 to będą procenty. Powiedzmy, że tak będzie. Dobra. Tutaj mamy pozbierane. Zobaczmy. Patrz, są jeszcze czerwone grzybki i żuczek. Czy czerwone grzybki też się... O, patrz, możemy nawet zbierać grzybki trujące. Pamiętajcie, dzieci, żeby jeść czerwonych grzybów. Nie wiem, po co je zbieram, ale może się przydadzą. Może do jakiejś broni, czy do czegoś. Wiesz co, kichaj na te czerwone. Tak? A psik? A co tu masz? U, panie. Czekaj, a tutaj jest... Oj. Teraz mi nie pisze. Teraz ja nowo... Nie, tych się chyba, wiesz co, nie kopię. Nie, te nie. Te są chyba za duże. Te są chyba oporne. Tak, te są, o. O, tutaj hurtowo. No dobrze, słuchajcie, no. Jedzenie to podstawa. Trzeba mieć zróżnicowaną dietę, trochę jeżyn, trochę grzybków. Miejmy nadzieję, trochę że dostaniemy... mrówek. Tak, trochę mrówek. Mam nadzieję, że właśnie też jakieś inne mięsko znajdziemy, ale to pewnie jak się rozbudujemy. A rozbudowanie się będzie pewnie trzeba zacząć od jakiejś fajnej bazy. Michał się boi tego słowa. Tak. Widzicie, wiedziałem. Dobra, gdzie tutaj mogą być jakieś mrówki takie? Halo? Poszukujemy takich, wiecie co, czarnych, tak, bulantów tak zwanych. To są chyba czarne mrówki, jak się nie mylę. Dobra, ile można Andrzeje. Kopać grzyby? Ej, deszcz pada. Można. Można, dobrze. Ja tutaj idę. Słuchaj, burzę ale trochę. Szacun. Że? Zrobili HP grzybów. Grzyby też mają życie. Widzisz, przyjacielu, nie ma lekko. Słuchajcie, ale jedna rzecz, która mnie boli, to jest tak. To wygląda jak norka, prawda? Prawda. Czy to jest norka? Nie. Myślałem, że ty leżysz. Już chciałem z tego skorzystać, że ty leżysz. Bierym jednak... go? Czy nie bierym go? Wiesz co? Na razie załatwmy sobie kilofy, dobra? Ty, a co tam jest? Chodź tam, Michał, chodź. Chodź, patrz, tu się coś świeci. A, bo tu nasi są chyba, czy nie? Ej, gdzie my jesteśmy? Dalej. Czy wypadałoby spojrzeć na mapę, jak myślisz? Nie wiem. Okej, to patrzę na mapę. Ej, my jesteśmy zupełnie w drugą stronę niż tam, gdzie powinniśmy iść. Znaczy, no ładnie tu. I wszystko, ale... Czy my się tutaj dowiemy czegoś nowego? Zaczekaj, zobaczymy, może ktoś tutaj mieszka. Tutaj może będzie... na z kimś porozmawiać, czy myślisz, że tutaj nie ma z kim rozmawiać? No, te chrabąszczy łażą. Aha. To wiesz co, Michał, to ja bym powiedział, że może pokierujmy się w stronę, w którą powinniśmy się kierować, czyli, przepraszam, czyli albo do Herna, albo do tego starca, albo do Drustany. Tam jest jakiś event, nie wiem o co chodzi, ale tak naprawdę do Kalewa byśmy mogli iść. Czy ja go mogę sobie jakoś track tam? Tego trakniemy i tego trakniemy. O, dobrze. Jak klikniemy na mapie trak, to go widać. Dobra, musimy iść w tamtą stronę. Słuchajcie, pozwiedzaliśmy sobie. Nie ma co, jest ładnie. Tak, idziemy? Ale to w dalszym ciągu nie jest grande. No nie jest. Póki co nic mi grande nie zastąpi. Znaczy, no Grounded było inne, tak? Grounded było takie nasze. W Grounded zaczynaliśmy jeszcze jak gra była mocno w Early Accessie, tak jak już to mówiliśmy pewnie paręnaście razy. I no, no tam był inny klimat. Może nie było tyle aż... jakby to ładnie powiedzieć. Inaczej, mogliśmy robić co chcemy, ale jeżeli chcieliśmy wrócić na przykład do głównej fabuły, to zawsze było wiadomo, w którą stronę iść i co robić. Zawsze była ta jedna, jedyna podpowiadajka, która ci mówiła to. A tutaj właśnie czegoś takiego nie ma. Jesteś za mną, Michał? Nie zgubiłeś się?
Ty jesteś też zwykłą mrówką. Nie, uj, się przestraszyłem, a to ty jednak. No dobrze, to idziemy sobie dookoła tego pięknego drzewa. Musimy gdzieś znaleźć na pewno te hardkorowe mrówki, bull ant tak zwane. Nie wiem jeszcze, gdzie ich szukać, ale gdzieś na pewno je spotkamy. Powiem ci tak, sądząc po rozmiarze tej mapy, to mamy przechlapane. Nie, damy radę, spokojnie. Mamy czas, przyjaciel. A tutaj Tyrolek nie pobudujesz. No właśnie, też mi się tak wydaje, że chyba nie. Chyba nie. No i tutaj na pewno nie będziesz miał skanera robaków, żeby się dowiedzieć, kto jest gdzie. Chyba, że my czegoś nie wiemy, to jeżeli coś, to oczywiście napiszcie nam w komentarzu, że ale będzie coś takiego, ha, panie Cialny i panie Kruczników, spokojnie. Michał, tu jest pełno jeżynek. Aż biedronki się na nie rzucają. To jest normalnie jakiś jeżynowy raj. Mam tyle jeżyn, że aż leveluję. Dobra, wrócimy tu, nie? Idźmy dalej. Ty wszystko chcesz pozbierać? No i widzicie. Dobra, idź. No bo wiesz, bo jak wyjdzie na to... No idę. Spokojnie, nic się nie przejmuj. Idę. Turlaj się. Sam się turla. To jest też zwykła mrówa. Gdzie są tam te dzikie mrówy? Ale gra jest naprawdę bardzo taka... No jest ładna, ale jedyne co mnie boli to to, że te dziury, które są dziurami, które mogłyby być norami, jaskiniami i wszystkim tym, co mogłoby być fajne, są niestety tylko... Mnie nogi bolą od biegania. Co? Dobra, w tamtą stronę. A może tego jak ubijemy, zostaniemy jego nogi do skakania? Jesteś pewny, że chcemy konika polnego? On wydaje się być duży. Z naszymi tymi wykałaczkami? Panie, daj pan spokój, to tory nie te i pociąg nie ten. Dobra, słuchaj, tutaj jest wysoko z tego co widzę. Musimy chyba iść tędy, wiesz? Po grzybie! Oj, tędy w dół. Idźmy najpierw w stronę, nie wiem czy ty masz ustawionego, tego, który jest tutaj na west? Czy nie masz? No mam kompas. Ach, kompas masz, no dobrze. No bo najpierw musimy gdzieś tutaj pójść z kimś pogadać, coś się więcej dowiedzieć. Może coś właśnie, jakieś nowe technologie zdobyć, bo ta wykałaczka plus... Michał, widzę bardzo dużą sowę. Ja chcę do niej iść. Chodź Michał, idziemy do tej dużej sowy. A tu jest taka mniejsza. Czekajcie. Aha. No to jest ta, o której ja mówiłem. Dobra, niektóre zwierzaczki mogą być naszymi, powiedzmy, kumplami, jeżeli damy im specjalne jakieś smakołyki, ale na początku muszą nas widzieć jako swojego lidera, więc będzie trzeba im dać małego kuksańca. Jeżeli już zostaną oswojone, będą właśnie wiernymi kompanami. I będą chodzić za nami i nas chronić. A leczyć je możemy za pomocą żarcia. Dobra, idziemy. Idziemy do tej dużej sowy, bo ta duża sowa mi się podoba. Idę. Siedzę tak dookoła, tędy. I po grzybie. No to chyba można tak ładnie iść. Tym zaroślem, nie? Co to jest? Gałąź?
I tak cały czas dookoła? To na łatwiznę. Ale tak abstrahując. Tak. Dzisiaj w końcu drugi raz pograłem sobie Far Cry'a 6. I nie uwierzysz. Tam też mam zwierzątko. O! Ja tu widzę sowę. Aligatora. Aligatora, okej. No dobra, no jesteś duża sowo. Czy coś jeszcze masz sobie duża sowo? Chyba nie. No bardzo miło było, bardzo fajna tasówka. Czekaj, chodź jeszcze się przejdźmy może z tej strony, może coś tu... No może nie. No dobra, ojejku. Byliśmy, zwiedziliśmy, widzieliśmy. To teraz wracamy tą samą drogą, bo musimy pamiętać o tym, że jednak no, spadać z takiej wysokości raczej nie opłacałoby nam się. Ani trochę, albo i wcale bym powiedział. Więc zejdźmy tyle, ile się da. I wróćmy na nasz trop, czyli właśnie oj, tam. Te grzyby się świecą. Grzyby się świecą. No dobrze. Tu ty jesteś. Tu jestem. Musiałem na ciebie krzyczeć. A czemu? Czemu na mnie krzyczeć? Woda. Tak, woda w tej grze to zło podobno. W Grandet było zupełnie inaczej, ale tutaj... No i teraz pytanie, czy my jesteśmy w stanie to jakoś przejść? Chyba wiesz co, tamtędy. Czy to jest pochodnia? Jest pochodnia. Spokojnie, ja tu widzę kłodę, przyjaciel. Taką kłodę, którą pewnie moglibyśmy przejść. Co to było? To jest zwykła biedrona, czy to jest ciemna biedrona? No już muszę zobaczyć. Halo, halo, kim ty jesteś? Ty, to jest... Oczywiście, że się boi. Czy walczy? Uj, walczy. Ale w sumie to samo nam daje. No dobra, czekaj. Do brzegu, przyjacielu, do brzegu. Znaczy na drugą stronę. Tutaj przed chwilą było przejście i teraz my się za... Oj. Teraz musimy się jakoś dostać na drugą stronę. Ale którędy? Zaryzykujesz po liściach, bo ja nie. Wiesz co, wydaje mi się, że te liście nawet nie są prawdziwe. No widzicie. To by było. Wiesz co, ale tutaj już po kamieniach zaryzykuję. Czekaj. Czekam. Ja miałem pochodnie, czy nie miałem pochodni? Nie wiem, ja mam, ale ja cię widzę. Jesteś moim zielonym światełkiem. Mam ci oświetlić drogę. Tylko ty tak wiesz, staraj się nie do wody, nie? No i tutaj jest najgorszy skok jest. Panie, daj pan spokój. Tutaj spróbujemy, co? Długo trzeba skok przytrzymać. No nieważne, że tam jest przejście. Nieważne. Jestem, żyję. O. Nie żyję. Nie żyję. Tak. Masz ładny nagrobek, ci powiem, wiesz? Tak. Powiedz mi, gdzie? O, rany boskie. O-o. Co? Ty... Nie! Dobra, poczekam na ciebie. Ty też? Cześć. Wiedziałem, że się za mną stęsknisz. Chodź, idziemy. Tak. Nie cierpię tej gry. O, przestań. Mogło być gorzej. Chodź. O, chodź. Tylko zauważ, że nie mamy żarcia. No ja mam 58. Zobaczysz, jeszcze się... Oj, ale ta mapa czasami się przymula. Jeszcze się będziemy z tego śmiali.
Powiedz mi, że to jest... Nie, to jest zwykła. No, ale przynajmniej zaraz, przynajmniej wiemy, w którą stronę iść, bo to w tą stronę, w którą szliśmy. Oczywiście nagrobek mamy po naszej stronie, nie? A nie po drugiej. Jednak przesadziliśmy. Ale to chyba o to chodzi. Tam też się świeci, ale dziwnie się świeci. Dobra, poczekaj, czy tędy? No tędy też możemy, chodźmy. O, patrz, a tego delikwenta to nie znałem. No, ale też nie. To jest Green Beetle, zielony żuczek. I on się świeci. I ma katar. Poczekaj, bo musimy jakoś iść w tamtą stronę? Jesteśmy w ogóle w stanie? Musimy iść w tamtą stronę. Czy stamtąd możemy iść w tamtą stronę, przyjacielu? Czy to mi się wydaje, że jest mi zimno? Czy my tędy w ogóle gdzieś przejdziemy? O, miodek. Już się zastanawiam, czy w ogóle tędy się przepychać. No dobra. Czekaj, chodź, spróbujemy tędy i naokoło. Raczej wątpię, żeby się udało tutaj wskoczyć. No nie, nie da się. Ale poczekaj. Mam pomysł. Chodź tędy. Skoczymy na to. Żebyś nie przeskoczył, przyjacielu. I... No tak, jako tako, ale się udało. Ej, się zaczęło. No dobrze. Oczywiście nie mam młotka. Czy jestem w stanie zrobić młotek? Potrzebuję... Nie, no... No nie mów, że umarłeś. Nie. No to nie dobrze. Mogę skoczyć. No to spokojnie, spokojnie. Musisz, wiesz, tak delikatnie. Ja właśnie tracę życie. Bo wychodzi na to, że moja postać, cokolwiek by się nie działo, będzie marudzić. Potrzebuję jakiś gałązek, kochani. Ale przyznam się bez bicia, że tutaj nic nie widzę. Znaczy widzę grzybów dużo. Których nie mamy czym ściąć. No. To też prawda. Tam też nie ma wejścia. Kierowniku, gdzie ty nas prowadzisz? Tu po drzewie chyba. A gdzie ty jesteś? Za tobą. Za mną, dobra. Wiesz co, chwilowo to jest mi strasznie zimno. Jest mi zimno do tego stopnia, że... Ojej, kosz mi się. Że aż marznę. Powiem ci tak, żeśmy takie poczynili te... O, chodź tu. Co? Masz gdzieś tu ogień? A nie, to ja mam. To ja mam, spokojnie. Mam 17 życia, przyjacielu. Nie wiem, jak się ogrzać. Czy ty masz może, nie wiem, możesz zrobić tu warsztatowy, żeby zrobić ognisko? Powiedz, że możesz. 14 życia. Nie, nie, nie spiesz się. Nie, nie mogę. Też nie mogę. Nie masz włókna. 13, 12. Może my jesteśmy za wysoko i dlatego jest zimno. No tak, no to młotek... No to zrób młotek. 10 życia. Czemu jest zimno? Przecież nie ma zimy. Ale mi nie jest zimno. Tobie nie jest zimno? Mi jest zimno. Aha, nie. Ale wziąłem inny pancerz. Dobra, widzę, mam. Ojejku. Dobra, mam młotek. No i co teraz? Struktury. No i to się chyba szybko skończy, wiesz? Czekaj. Nie mam odpowiednich materiałów, nie wiem jakich. 4 życia. Tego nie masz. Ani drewna, ani żywicy, ani nic. 2 życia, koniec. To jest chyba mój koniec. Po prostu. Koniec. Tu jest drewno. Nie ma mnie.
Nieba mnie ponownie, rany boskie. Dlaczego jest mi zimno, a dlaczego tutaj mi nie jest zimno? To jest bardzo dobre pytanie. Dobra, ja teraz zbieram wszystko. O, jeny rafu, rafu. Ja? Ja? No, ja? No dobra, ja. W sumie masz rację, ja. Ale poczekaj, o, jeszcze, co? Ja se tu pokręcę, ja się będę na ciebie czekać. Dobrze. Wiecie co? A ja sobie wymyślę coś takiego. Ochrona przed zimnem. 18 i 9 to jest 27 i 15. No to jest dużo. To jest 40 z kawałkiem. Dobra, jeszcze potrzebuję 22 fiberki i możemy gadać. I zaraz sobie odzyskamy całą resztę naszych rzeczy, tylko musimy jeszcze zebrać te 22 fiberki. No niestety, słuchajcie, no widać, że ta gra też nie wybacza. Nie wszystkie gry wybaczają. Ta nie wybacza. Jeżeli znowu wyjdzie na to, że jest mi zimno. O, i oczywiście trzymałem w ręku młotek i przez to nie mam miecza. Super. Dobra, już jest mi trochę lepiej. Znaczy tak i tak musimy, wiecie, odzyskać tamte rzeczy, nie? Więc to nie jest jakieś tam dziwne. No dobrze, ale już trzeba. Jak już mam te spodeny, to już jest trochę lepiej. Zastanawiam się, Michał, czy jakoś ja mogę sobie ciebie ustawić, żeby mi się pokazywało, gdzie ty jesteś na mapie. Tylko, że ja bym najpierw musiał wrócić i zrobić ten, i zrobić resztę tej zbroi. No tylko pierwszy odcinek, czyli ten tak zwany zerówkowy, miał być falstartem. Czemu też jest drugi? To w twoim wykonaniu, a nie w moim, gdzie no to właśnie, że ja gram pierwsze skrzypce. No właśnie, jestem zadziwiony. O co chodzi, panie? O co chodzi? Jak to się stało? Ja dopiero raz zginąłem, a ty już trzy. No. Wstyd trochę, no ale no, zdarza się. Słuchajcie, zdarza się nawet najlepszym. I też mnie. Dobra, wracamy sobie tam. Zróbmy sobie tą ciepłą zbroję. Już niech będzie ciepła. Ja myślałem, że light armor też jest fajne. A jednak nie. Mam nadzieję, że mi wystarczy. Że mój zmysł podróżniczo-matematyczny daje radę. Nie, nie daje rady. Dobra, to mamy zrobione. To jeszcze weźmiemy sobie to. Dobra. Niech i tak będzie. Czekaj, ten mamy założony. Teraz jeszcze to załóżmy. O, teraz już w ogóle powinno być mi ciepło. Super. To jest light i to jest też light. Dobra, Michał, idę do ciebie. Spójrzmy jeszcze którędy. Tędy przez te drewno. Rok może się spotkamy. Czemu za rok? A co, ty też masz zamiar wrócić tutaj do mnie i też ze mną umrzeć? Nie. Dobra, czekaj, którędy my tu idziemy? Tutaj przez te drewno chyba. Ja teraz zebrałem, nie zebrałem. Tutaj trzeba jeszcze... Raz rozwalasz, drugi raz zbierasz. Najlepiej trzymać. Dobra, gdzie jest ta kłoda? Czekaj, żeby zaraz nie było, że ja się zgubię. No nie, to jest gdzieś tutaj. No, coś mi się, Michał, wydaje, że to naprawdę niezła wtopa była. Dobra.
Dawaj, teraz mi powiedzcie, czy ja jestem na dobrym... No tak, w dobrą stronę idę. No dobra, teraz już siebie widzę, że jestem z drugiej strony tej pierwszej strony, z której powinienem być. Coś powiedział. Specjalnie tak powiedziałem. Dobra, zobaczymy, Michałowi się nie udało. Może mi się uda drugi raz. Hops, zapie... Oj, to dlatego ty miałeś taki problem. Na koło poszedłeś wtedy, prawda? Nie. Skoczyłem za drugim razem. Aha, dobrze. To ja pójdę na oko. Ja się ogólnie oddaliłem, więc nie wiem, gdzie ty jesteś. Dobra, ty jeszcze masz kawał, panie. Jaki kawał? Ja idę do swojego nagrobka, przyjacielu. Ja muszę odzyskać swoje rzeczy częściowo. O, masz z niego co odzyskiwać, o panie, szaleństwo. Miecz, normalnie. Przyjacielu, miecz. Nie wiem, co ty z tym fantem zrobisz. Miecz muszę swój odzyskać. Widzę cię. No dobra, ja cię też. No teraz tak, gdzie był ten mój... Albo gdzie jest stoję ten... Stoję przy nim. Ty stoisz. Idź na mnie. A, idę na ciebie, dobrze. No tutaj jest trochę zupełnie inaczej. O, jaki ładny. Czyli to mój? No dobrze. To teraz jeszcze ten drugi nagrobek trzeba znaleźć. To co to za spotkanie? Spraszałeś? Ja nie spraszałem. Ojejku. Dobra, słuchaj, musimy iść tam, w tamtą stronę. Wiemy już, że musimy omijać wodę. Nie. Omija ją, a nie pchać się w nią. Omijam. O, miodzik. Już nic nie mówię. Siedzę cicho, omijam wodę. Zbieram włókna. End drewno. Ten nagrobek będzie gdzieś tutaj? No poczekaj, my wtedy szliśmy... Wiesz co? Może idźmy bardziej, czekaj, w tamtą stronę. Tamtędy jakoś przejdziemy. Coś mi się wydaje, że tutaj może być ciężko. Tego się tu naroiło. No, ale czekaj, wiesz co, te miotki można zbierać. Jaka fajna pszczółka. No dobrze. Stosunkowo dobrze, stosunkowo niedobrze bym powiedział, ale... No, pełno jest tutaj tych robali. Byśmy gdzieś w ogrodzie jakimś byli normalnie. Czy tu już może być przejście? Tu już może być przejście. Teraz najgorsze pytanie. Haha, a to dobre. Wiesz, że mój nagrobek jest z drugiej strony? Mój też. A, okej. Nie, twój jest po jednej, a mój jest po drugiej. Ty, patrz, ale... Chamstwo, ktoś butelkę wyrzucił. Słuchajcie, tak się nie robi. Naprawdę. Kusi mnie to, za bardzo mnie to kusi. Co to jest? Kapsle! Jeszcze tylko tak, jeszcze raz na mapę. Aha, to była tylko wysepka, nie? To już tak w ogóle. Tak, jesteśmy. Jeszcze trochę, damy radę. Do końca odcinka do. Nie, tędy nie idzie. No, i tak idziesz? Coś poczekaj, mówiłeś? Poczekaj. Chyba tamtą stroną chyba jednak pójdziemy. Na spokojnie. Hops. No i. Nie.
No dobrze, Michałowi się udało od razu. Czy tu jest przypadkiem te tak zwane przejście? Ale zbieraj, zbieraj, bo już widzę, że masz azymut obrany. O panie, czy to jest? To jest ta mróweczka, tylko że ona ma level 10. Uważaj na życie. Oj co? Ile masz życia? 50. Ja 31. No to żyjemy. Ważne, że żyjemy. No to przynajmniej wiemy, gdzie są te główki. Jest. Kolejna. Nie. Poczekaj. Patrzę, którędy by tu przejść, wiesz? Możemy przejść tędy jakąś kłodą. Albo drugą stroną i tam też coś jest, wiesz? W prawo czy w lewo, przyjacielu? Wybieraj. Ja powiedz muszę mi iść na prawo. Inaczej, ja muszę iść prosto. Jak? Co? Czekaj, gdzie ja muszę iść? No ty masz swój nagrobek obok mojego pewnie. Po drugiej stronie. No, po prawej stronie, po drugiej stronie. Dobrze, no to... Chodź. Mi też zależy na tym, żeby przejść na drugą stronę, przyjacielu. Tylko teraz musimy znaleźć miejsce transferu. O, czyżby to było to? Sugeruję, przyjacielu, finezyjne skakanie po grzybkach. Co ty na to? Oh yeah! I na sprincie. I teraz pięknie przejdziemy na drugą stronę. Tak? Sprawdzasz, czy idziemy na drugą stronę? Żeby to nie było tak, że my przejdziemy za daleko. No, teraz tutaj już, Michał. A, tylko że tak, wiesz, bezpiecznie, nie? Czyli tędy i tu. I tędy. O, zobacz, idealnie. Dobra, idziemy. Teraz rodzi się kolejne pytanie. Słyszę jakieś... No to zwykłe mrówki słyszę. Póki mam tak dużo życia, nie będę nawet ryzykował rozmawiania z kimkolwiek. Dobrze, że jesteśmy dla nich obojętni. To jest bardzo miłe akurat. A te sobie wezmę. Pozwolisz, prawda? A jak u ciebie z jedzeniem, Michał? Ja dobrze stoję, bo semiotko nabrałem, wiesz to. Oż, aha, dobrze, no dobrze. No i tak może być. Dobra, to wiesz co, zróbmy tak, ja sobie zjem. No, te dają po 8. Ale miodek jest też dobry do czego? Do żyćka. A jeden taki miodek ile daje? A miodek daje 5, to w ogóle nie warto. Łe, panie, to nie warto. Okej. Okay. Nie zakończymy tego odcinka, dopóki nie odzyskamy naszych rzeczy, panie Michał. Jak wiesz drugi co? Raz nie zginiemy. Nie no, co ty. Chodź, ja bym radził ci tędy zejść. I teraz pytanie, gdzie są nasze nagrobki? Gdzieś tam. Twój tak, mój nie. A twój jest gdzie? Po drugiej stronie. No jak to? Ty powiedziałeś, że jest po tej stronie, czyli że po naszej nie. stronie. Nie. O. Czy my się nie dogadaliśmy? Twój jest tam? No. A mój jest tu. Dobra, to tak czy siak musimy, wiesz, znaleźć jakiś... Dobra, przyszedłem. Jak ty to zrobiłeś? A to powiedz mi, jak ja mam przejść po swojego, bo ja tego nie wiem. Ops, to muszę, dobra, tu.
Dobra, ja postaram się chyba z tamtej strony przejść, jeżeli to się uda. Dobraliśmy. Ty, tu jest jakaś cała ta! Co tu jest? Jakaś, może nie tyle fabryka, co? Co tam, coś jest po prostu! Pamiętaj, że jeżeli spadniesz do wody, to będzie to najgłupsze spadnięcie do wody, jakie możesz sobie wyobrazić. Więc weź sobie tak delikatnie, delikatnie. Weź wszystko. Wszystko dałem radę wziąć? Naprawdę? Okej, dałem radę wszystko wziąć. Ciekawe jestem, jak się naprawia. No ale to zobaczymy. Okej, ja swoje rzeczy odzyskałem. Czy ty już, Michał, wracasz, czy... No mam inny problem. A jaki? Nie mieszczą ci się rzeczy? Jak ja przeskoczę z powrotem. Nie, jak ja przeskoczę z powrotem. A tamtędy, którędy przeskoczyłeś? No właśnie, jak chciałem przeskoczyć, to się... Aha, to wiesz co? Chodź, spróbujemy gdzieś tam coś znaleźć, tylko ja ci powiem szczerze, ja się trochę boję. Ja utknąłem na kamieniu. A co, nie możesz w żadną stronę przeskoczyć? No właśnie, jak chciałem ostatnio przeskoczyć, to zginąłem. Ale w drugą jestem stronę. Czarny. No to zginę tak jak ty. Nie. Nie do mnie, tylko jakbyś chciał wrócić do bazy, powiedzmy. No i właśnie, ja wracałem i tak zginąłem. Wiesz co, tutaj jest Konar. Ja pójdę po ciebie, ja mam pomysł, ale to zobaczycie już w następnym odcinku, kochani, bo teraz już jest naprawdę pora kończyć, więc jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco, wpadajcie na twitch.tv/cialnygd, gdzie pojawiamy się oczywiście zawsze według harmonogramu. Nie giń. Ty nie możesz poczekać na mnie? No to nie wiecie. Nie chce mi się wracać tam. Musisz! Nie dobrze. Chce mi się. To tym samym żegnam się z wami ja, czyli Cialny GD oraz pełen entuzjazmu. Nie ja. Pełen entuzjazmu Michał. Ja tak mówię i tak jest, naprawdę. To trzymajcie się, hej, hej, papa. Pa.